Dzień dobry kochani, w trzecią niedzielę Adwentu rozpoczynającą już ostatni adwentowy tydzień. To już ostatnia prosta naszych przygotowań na przyjście Pana, jeśli nie na świat, to chociaż do naszego serca. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to w rogu ekranu pojawi się playlista ze wszystkimi adwentowymi odcinkami, więc zachęcam do klikania i nadrabiania, a teraz zapraszam na dzisiejszy materiał. Mieliśmy w pierwszym tygodniu groźby, w drugim pocieszenia, a dzisiaj mamy triumf. Trzeci Izajasz skupia się na opisach wspaniałości, które się wydarzą podczas przyjścia Mesjasza. Słyszymy, Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę Bogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Ogromnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jako blubieńca, który wkłada zawój, jako blubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, jako ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość, i chwała wobec wszystkich narodów. Jak mówiłem we wczorajszym podsumowaniu, do którego link znajdziecie w opisie, jak również tu w rogu ekranu, Bóg chce działać przez nas i pozwolenie mu na to jest wyrazem najwyższej miłości i zaufania. Mówiliśmy o rozpalaniu również winnych Bożego orędzia. Tak właśnie czyni Zajasz: głosi dobrą nowinę ubogim, opatruje rany serc złamanych, zapowiada wyzwolenie jeńcom i swobodę więźniom. Obwieszcza rok łaski pańskiej. Informuje nas przy tym, jakie cuda dzieją się dzięki temu w jego życiu. Weseli się i raduje w panu, bo przyodział go w szaty zbawienia, okrył płaszczem sprawiedliwości i zapewnia, że tak jak ziemia wyda plony, tak Bóg sprawia, że rozpleni się sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Zauważmy, jak to się ładnie skleja z wczorajszym tematem. Jak Bóg działa przez nas. My głosimy dobrą nowinę, a Bóg nas wynagradza i sprawia, że rozplenia się sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Dokładnie tak, jak wczoraj mówiliśmy o iskrze. Najpierw pozbawalamy Bogu działać przez nas, rozpalając w sobie ewangeliczny radykalizm, i dalej, jak ogień, Bóg sprawia, że to trafia przez nas do innych i rozpala również ich. I na końcu. Coraz więcej ludzi jest posłusznych Jego woli i naród wywyższony w potędze i świętości. A przecież to, co zapowiadał prorok już się wydarzyło. Mesjasz przyszedł Chrystus zwyciężył. Oto żyjemy w czasach radosnej apokalipsy. Korzystamy z tego? W ogóle potrafimy z tego korzystać? Przecież. Prorok zapowiada, co będzie jak Mesjasz przyjdzie, a już przyszedł. To wszystko już dziś może być i naszym udziałem. No właśnie, tylko jak po to sięgnąć? Co trzeba zrobić? Czego się nauczyć? Pewnych wskazówek dostarcza apostoł Paweł. Bracia, zawsze się radujcie i nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca Was całych, aby nietknięty duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który Was wzywa, On też tego dokona. Zawsze się radujmy i zawsze dziękujmy, bez względu na nasze aktualne położenie, bo taka jest wola Boża. Trochę dziwne, nie? Bo zwykle uważamy, że jak jesteśmy w złym położeniu, to Bóg nas za coś kara albo ma nas gdzieś, a my mamy jeszcze dziękować i się radować. Wielu ludzi porzuca wiarę, bo zaczynają dostrzegać, że Bóg nie działa na zasadzie szybkiej odpłaty, i czasem złym powodzi się dobrze, a dobrym źle, a miał za dobre wynagradzać, a za złe karać. Czasem na tą odpłatę trzeba poczekać, ale bardzo wielu już nie doszło do tej konkluzji, tylko stwierdziło, że Boga nie ma. Ale jak mówiliśmy w piątkowym materiale, Bóg jest samym dobrem. Nie może chcieć dla nas zła. Dlaczego więc czasami znajdujemy się w złym położeniu? Jak w czasach Pawła, na przykład na arenie z dzikimi zwierzętami. Albo w ubóstwie, czy jakiejś tragedii. To jest wola Boża, jako znajmia nam apostoł. Ale Bóg nie chce zła, więc o co chodzi? Pomijając ludzkie działania, bo często nasze cierpienia nie są wynikiem działania Boga, tylko ludzi, dlaczego Bóg nas umieszcza w takim, a nie innym położeniu? Być może ma to związek z tym, czego się nauczyliśmy do tej pory. Bóg chce dobra innych ludzi, więc umieszcza nas tam, gdzie chce zadziałać przez nas na innych, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Albo z drugiej strony, może te trudne sytuacje bardziej nas otwierają na działanie Boga, na nas, poprzez innych ludzi? Może gdybyśmy byli na co dzień bardziej otwarci na działanie Boga, na nas i przez nas, to żadna sytuacja nie byłaby dla nas trudna czy tragiczna. Więc Bóg umieszczając nas w takiej sytuacji chce dobra naszego lub innych dzięki nam. Następnie módlmy się nieustannie. Czyli co? Mamy klepać różanie nieco rana do nocy, zaniedbując inne obowiązki? No nie, nie o to chodzi. No to jak sprawić, żeby każde nasze działanie było modlitwą? Modlitwa to taki dialog z Bogiem, czyli wyraz miłości. No bo jak się z kimś nie lubimy, to zazwyczaj ze sobą nie rozmawiamy. A więc jak wyrażać miłość do Boga w każdym naszym działaniu? Hmm. Gdyby tylko istniał jakiś jeden prosty sposób. Ducha nie gaśmy, proroctwa nie lekceważmy. To chyba nie wymaga dłuższego wykładu. Wszystko badajmy, co szlachetne zachowujmy. No właśnie... Ja tak sobie gadam i gadam, a od początku istnienia kanału mówię o tym, żeby odrzucać autorytet. Absolutnie nie róbcie sobie ze mnie autorytetu. Sprawdzajcie trzy razy i trzy razy przemyślcie, co mówię. Jak uznacie, że coś jest dobre, to zastosujcie. Ale jak uważacie inaczej, to mi pojedźcie w komentarzach, że głupoty gadam. Absolutnie nie bierzcie wszystkiego, co mówię, bezmyślnie i bezkrytycznie. Tylko to, co po krytycznym przemyśleniu uważacie za dobre i słusznie, zastosujcie. Zła unikajmy i niech Bóg nas uświęca, żebyśmy byli czyści i przygotowani na dzień powrotu Pana. Jak unikać zła? Znowu, skoro wiemy, że zło to brak Boga, to wiemy też, że w rzeczywistości naszej grzesznej natury nie da się zupełnie wyeliminować zła ale można wybierać większe dobro, przez co jednocześnie mniej zła wprowadzać w nasze działania. To też forma unikania zła, prawda? To jak to zrobić? Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu całkiem sporo. To zło, które wdziera się wszędzie przez naszą grzeszną naturę, jeżeli działamy z Bogiem, już zostało pokonane przez Chrystusa na krzyżu. To już o to troszczy się Bóg. My tylko musimy pozwolić mu działać. Dalej w Ewangelii słyszymy o Janie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, by zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł nie. Odpowiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, Jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli pośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Jak wodą. Pośród Was stoi ten, którego wy nie znacie. Które po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Przyszedł dać świadectwo o światłości, by ludzie uwierzyli przez niego. Sam nie był światłością, ale zaświadczał o światłości. Został posłany, by zaświadczyć o światłości. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że Bóg też nas posyła, chce działać przez nas. Dokładnie jak przez Jana Chrzciciela. Został posłany, by zaświadczyć o światłości, by ludzie przez Niego uwierzyli. Dokładnie tą samą misję Bóg powierza nam. Na chwilę przed wstąpieniem: Idźcie na cały świat i nauczajcie inne narody. Jeżeli nie przekonuje was proroctwo o iskrze z Polski, bo nie trzeba wierzyć w prawdziwość dzienniczka, nie jest to prawda objawiona, to już w Ewangelię nie można nie wierzyć, jeżeli nie chce się być heretykiem lub apostatą. Na ten tydzień Adwentu mamy więc kolejne zadanie domowe: zacząć wcielać w życie to, czego nauczyliśmy się przez ostatnie dwa tygodnie. Pozwolić Bogu działać przez nas, zaświadczać o światłości. Swoim życiem i swoim działaniem. Często tak sobie myślimy, kim ja jestem, żeby zaświadczać o światłości. Taki Jan Chrzciciel to był wielki człowiek, a ja? Malutki robaczek. I co? Ja mam być teraz prorokiem? No ale zastanówmy się, kim był Jan Chrzciciel w swoim mniemaniu? Przecież do tych wysłanników ze świątyni nie powiedział, jaki jest wielki, nie przechwalał się, kim to on nie jest. Powiedział jedynie, że jest głosem na pustyni, niegodnym wiązać Jezusowi sandała. To świadczy o tym, że samian chrzciciel miał o sobie podobne zdanie. Na jakimś etapie znalazł swoje powołanie, uświadomił sobie swoją misję i po prostu to robił. Nie zastanawiał się, kim on jest. To, że zapisał się na kartach Nowego Testamentu jako ostatni prorok Starego Przymierza, jako ten, który działał w mocy i duchu Eliasza. To nie jest efekt jakiegoś predysponowania, tego, że był kimś wielkim, znanym i lubianym. Był anonimowym Izraelczykiem, który po prostu zaczął działać, a Bóg zrobił przez niego resztę. To jego działania sprawiły, że został zapamiętany. Nie stan czy urodzenie. I z nami może być tak samo. Więcej, Bóg chce, żeby z nami było tak samo. I mamy prościej, my już znamy Mesjasza. Już nie musi być wielkich proroków jak dawniej. Dziś już wiemy, że Chrystus prędzej czy później powróci. Wystarczy dać świadectwo wobec ludzi, że w to wierzymy. Zaświadczyć o światłości. I ktoś powie teraz, no dobrze, ale czekamy już dwa tysiące lat i Chrystus nie wraca. To skąd wiemy, że w ogóle powróci? No wiadomo, że to jest wiedza wynikająca z zaufania i wiary, że to, co Chrystus zapowiedział, się wydarzy. Rozumiem, możemy jedynie ocenić przesłanki świadczące, że istotnie tak się stanie. Dowodu przedstawić nie możemy. To jak ze Świętym Mikołajem i naszymi rodzicami, jak mówiłem w odcinku Mikołajkowym tutaj. Nie mamy naukowego dowodu, że Święty Mikołaj istniał i nie mamy naukowego dowodu na to, że nasi rodzice są rzeczywiście naszymi rodzicami, ale wierzymy w świadectwo starożytnego kościoła, gdzie Święty Mikołaj był czczony. Od praktycznie samego początku, i wierzymy w świadectwo naszej rodziny, że rzeczywiście jesteśmy dziećmi tych, a nie innych osób. Dlaczego więc wiara słabnie na świecie, a przynajmniej na zachodzie? Bo brakuje świadectw? Bo brakuje głosu na pustyni? Jeden jest za cichy. Potrzeba tysiące i miliony głosów. Bóg posyła każdego z nas, aby dawał to świadectwo. Cały zeszły tydzień rozmawialiśmy, jak to robić. Dziś zacznijmy. Zacznijmy trzeci tydzień Adwentu oddawania świadectwa. Wiemy już jak, wystarczy to robić. W rozpoczynającym się tygodniu życzę nam, żebyśmy byli tym głosem na pustyni. Nie prorokiem, nie Eliaszem, tylko głosem na pustyni. Zacznijmy tak o sobie myśleć i zacznijmy tak działać. A jak ktoś zapyta, czy czujemy się prorokiem, odpowiedzmy: Nie. Jestem głosem na pustyni. Niegodnym zawiązać buta temu, który idzie za mną. I tak zacznijmy o sobie myśleć. Nie czekajmy na niewiadomo co. Nie czekajmy na Eliasza w ognistym rydwanie. Nie czekajmy na tajemniczą iskrę. To my mamy być tą iskrą. Tak więc ja już. Myślę o sobie jako o głosie na pustyni, niegodnym zawiązać buta temu, który idzie po mnie. A ty? Chociaż spróbuj z ufnością i zobacz, jak zmienia się życie. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym materiale na tym kanale. Czekam na wasze opinie w komentarzach i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym wideo.